Cześć, Norski, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft. Kontynuujemy naszą wyprawę po jaskini. Tutaj ostatnio sobie skończyliśmy w tym miejscu i za ciula nie pamiętam, choć wczoraj nagrywałem odcinek, nie pamiętam, gdzie teraz mieliśmy iść. Znaczy, mieliśmy iść na pewno do kanionów, to tak, ale... bo tutaj jestem ogólnie przy kanionie, tak jakby. Tylko, czy to jest ten kanion, do którego chciałem od razu iść, czy to jest jakiś inny jeszcze? Tu jeszcze sobie troszeczkę ogólnie żelaza, prawda, pokopiemy. Bo jeszcze trochę miejsca w ekwipunku mam. Dzisiaj zaprawdę skupimy się bardziej może nie na samym zbieraniu, ale ja pierdziela, tu jest żelaza. Ale bardziej właśnie może na szukaniu diaksów, tak mi się przynajmniej wydaje, bo pomimo tego, że gdzieś tam ich mam, powiedzmy, bo zbierałem naprawdę sporo tych diamentów, no to jednak one mi się gdzieś tam, powiedzmy, no kończą, tak? Są na wykończeniu, dużo przedmiotów diamentowych narobiłem się, zbroi i tym podobnych. I jednak przydałoby się faktycznie znaleźć może jakiś diaks, jak dobrze pójdzie. Tu sobie tak wbiłem, dobra, wykopiemy sobie to żelazo. No i mówię, żelazo oczywiście w dalszym ciągu gdzieś tam będę kopał. Węgiel chyba też. Tam mówicie, żebym sobie wyszedł normalnie na powierzchnię, tak, i ogarnął sobie drewno, żeby zrobić sobie crafting table, żeby zrobić sobie bloki węgla, tak, żeby one mi mniej przede wszystkim miejsca zajmowały. No i wszystko spoko, tylko że teraz za ciula nie pamiętam, gdzie dokładnie jest wyjście na powierzchnię. Chyba że uda mi się to na szybko ogarnąć, bo wiem, że jak tutaj wchodziłem do tego miejsca... Czekajcie, bo tu jeszcze w ogóle są inne korytarze. Tu mam lapis lazuli, też w sumie spoko rzecz, bo do enchantów jednak się przydaje. Sobie tak tu przejdę, kolejne żelazo. Tam jeszcze jest w ogóle złoto. O, widzę złoto, tak, dobrze. Bo tu wychodzimy, ale tu jest jakieś... A, w ten sposób zrobione, dobra, to nie chce mi się tutaj przebijać w ten sposób. Ale ogarniemy sobie, mówię, zaraz może jak się uda wyjście faktycznie jakieś na powierzchnię. Bo tam było dosyć niedaleko to wyjście ogólnie zrobione i powinienem lekko to sobie skojarzyć. Jak będzie, zobaczymy, ale mi wydaje się, że... Jeżeli powinienem sobie coś tam skojarzyć, to wtedy sobie te bloki węgla będę mógł przerobić na spokojnie na... Znaczy, w sensie węgiel, będę mógł przerobić na bloki węgla, będę mógł sobie jeszcze go więcej pozbierać, jakby nie patrzeć. O, patrzcie, już ponoć tak lapisu z jednego tego. Także no trochę tego jest, no mówię, no jednak fortunę jak się ma, no to trochę tego kuźwa jest. Więc tak trochę zlamiłem, że nie wziąłem sobie więcej shulker boxów. Byłem pewny, że starczy mi jeden shulker box, ale tak, najpierw poszliśmy szukać dużo żarcia, a potem właśnie zeszliśmy do jaskini, więc no jednak mnie to tutaj zawiodło trochę, bym powiedział. Moje rozumowanie. Tu mamy jeszcze żelazo, tu kurde mać, no normalnie wszystko bym chciał zebrać, ale naprawdę sprawia mi to nie lada problem. Tą perłę w ogóle sobie wyrzucę, bo i tak jest już jedna. Oczy pająka po prostu wyrzucę, te sztabki żelaza wyrzucę, bo mam żelaza tego w ciul. No i powiedzmy, że tak będzie już ok. Tu jeszcze mogę wsadzić na pewno gunpowder. I nic poza tym, znaczy zaraz pochodnie jeszcze będę mógł sobie z tego zrobić, to też spoko. Te jajka przede wszystkim wypierdzielę. Ciul, mamy kurczaczka. One mi zajmują strasznie dużo miejsca niepotrzebnie. No i dobra, już to jakoś lepiej, myślę, wygląda. Zawsze parę staków więcej, znaczy parę slotów więcej. Także zobaczymy, no ale mówię, jeszcze mimo wszystko przydałoby się faktycznie wyjść na chwilę na powierzchnię, ogarnąć sobie drewienko i wtedy by było jak najbardziej ok. Więc zaraz spróbuję ogarnąć, mimo wszystko też jest żelazo. Wow, halo. Szkielet, czy ty się kuźwa nie zapędziłeś czasem, popie? Ja mam wyjście ogólnie do góry, ale co to jest za wyjście i czy ja tam byłem? Pewnie byłem, tylko że teraz nie kojarzę kompletnie. To żelazo bym sobie wykopał, tylko ono tak tutaj jest pod wodą i ciężko je ogarnąć. Wykopałem całe? Chyba tak. Dobra, to wyjdźmy sobie tutaj. Bo tutaj gdzieś przed chwilą właziłem. Tak, tu się zabunkrowałem, więc powinienem wtedy chyba schodzić tutaj z góry. I tak, tutaj... Znaczy, mnie nie było, ale pochodni nie ma, nieważne. Tutaj tu jest trawa.
ten... Nie, czekaj, bo ja teraz muszę wszystko ogarnąć, gdzie ja byłem. Nie, tu mamy zejście w dół, to już to nie było to. Tu się muszę wrócić. I tam mamy zejście do kanionu. No, to na pewno wiem, dobra. To musimy się wrócić tutaj. Ja naprawdę nie pamiętam, bo ja nagrywałem wczoraj, czy tam przedwczoraj odcinek i mam nie lada sklerozę, kurde. Dużo żelaza, węgla, wszystkiego. Ale kuźwa... To nie będzie to. To jak ja tu, kurde, się dostałem? Bo nie przekopywałem się przez jakieś tam inne korytarze. Z góry chyba zeskoczyłem ewentualnie. To by może pasowało, no bo tu i nigdzie indziej mi nie pasuje, nie? Czekajcie, jakoś tak sobie tu ogarnąć schody. Coś takiego. Dobra. Tu mamy dużo trawy. Tak. Coś było takiego. Tu do góry może? Oj, tu jest to zejście. Ja tu chyba wtedy zeskoczyłem, bo tu jest to zejście z wodą całe. Czekajcie. To było to, czy to nie było to? A tam jeszcze coś mam i tam mam jeszcze w dół w ogóle. To tam mi nie było nawet. A tu też jest część kanionu. Okej, a tam byłem z drugiej strony. Ja pierdziele, kurde, znaleźć przejście, wyjście, to jest sztuka, no. To se tak gdzieniegdzie będę kopał tego żelaza jeszcze, póki w sumie mam parę slotów w ekwipunku, to spoko. Bo potem przegapię to żelazo i dupa. Węgla nigdy tam nie ma raczej problemu ze znalezieniem, żelaza niby też, ale jednak żelaza jest teoretycznie mniej. Spróbujemy tu sobie wbić na górę. Dawaj do góry, ja pierdzielak wolno, dawaj. Czasami się szybko wpływa tak po tej wodzie, powiedzmy, a czasami naprawdę wolno. I nie wiem, od czego to kompletnie zależy w sumie, bo powiedzmy tak samo jest wylana w dół i tak samo się tu wszystko dzieje. Tam mamy przejście, tu mamy żelazo. Próbuję ogarnąć jakkolwiek, gdzie jest wyjście, tak? Ale nie jest to łatwe. Tam też w ogóle byłem. Jak ja tam w ogóle przyszedłem? Nie pamiętam kompletnie, jak ja tutaj się poruszałem, wiecie, bo już miałem naprawdę ładnie ogarnięte, mi się wydaje. Tu była lawa, to wiem. Natomiast, a nie, tu są te schodki, a to nieważne. Tutaj może, tak? Czy nie? Czekaj. Muszę ogarnąć wyjście. To jest moje teraz... Uno, primo, por favor, potato, te sprawy, nie? W ogóle jeszcze ciemne korytarze, których mi nie było. To mnie trochę niepokoi, nie? Bo to mnie przybliża do wyjścia, wręcz powiedziałbym oddala. No i trochę mam przerąbane. Co jest tam? Tam jest jakiś korytarzyk z lawą. Okej. Okay. Może być i tak. Dobra, przekopię się, bo zaraz się na lawę wdupię i się podpalę niepotrzebnie, dobra. Halo. Kuźwa, tu jeszcze inne korytarze są. Nie podoba mi się to. Dobra, trzeba pochody zrobić, bo już nie mam. Cyk i pół staka tego. Tak, tu wleci reszta. Cyk, dobra, mam dwa. Dwa staki pochodni. Ja nie wiem, czy mi to starczy, kurde, na moją wyprawę, kurde, nie? Naprawdę odnoszę wrażenie, że niekoniecznie mi to starczy. Powinienem być dobrej myśli, ale kurde, coś tego nie widzę, szczerze mówiąc. Jak mam być szczery, to ja nie widzę tego kompletnie, my friend. Chyba nawet sobie po to drewno nie wyjdę całe. Po prostu spróbujemy sobie poeksplorować trochę, kurde, te kaniony i ja po prostu potem będę musiał się stąd ewakuować. No to jest naprawdę dużo surowców. Ale kurna, żeby to wykopać, to naprawdę musiałbym tu spędzić... Nie mam pojęcia, ile godzin. Bo to jest naprawdę przerąbana rzecz. Dobra, tak gdzie niegdzie jeszcze sobie zbieram tego żelaza, no wiadomo, żeby jednak jakiś progres był, no tam do tego kanionu by można było zejść, tylko ja bym wolał się wrócić tam, gdzie miałem, powiedzmy, teoretycznie zejść chyba, tak mi się wydaje, bo w tamtym miejscu gdzieś skończyłem, czyli to by było tutaj na dole, to by było chyba tutaj, tak? Dobrze mówię? Tu gdzieś tędy szedłem i tędy chyba teraz, tak, tu jest ten kuciak. No i dalej nie wiem, gdzie mam iść. Tutaj nie. Tu było tylko takie małe przejście. Nie. Tutaj nie. A tutaj w dół? Tutaj będzie jeszcze to zejście do tego? Nie, czekaj, bo tu jeszcze jest w ogóle inne miejsce. Jest redstone. Jaksów nie widzę, dobra, więc nieważne.
No gdzieś tu, kurde, to było. Czekaj, może to tu. Nie, to tu było, dobra. Bo tutaj się zacząłem odcinek. Creeper! Dobra, no i teraz jestem znowu jakby tutaj. Mi się wydawało, że to miejsce jest tutaj jakby takim miejscem zwrotnym, widokowym, punktem odniesienia. Wiecie, że się tu wbije właśnie na górę i tam zaraz gdzieś znajdę wyjście. A niestety nie. Slotów mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć. W sumie sześć. Więc nie jest źle. Tego knockbacka tak na dobrą sprawę mógłbym nawet wywalić, bo nie jest jakoś mi super, super potrzebny. Ale nie chciałbym na razie tego robić. Mogę wyrzucić na pewno nici. Kości wolałbym zostawić sobie, bo są w miarę takie cenniejsze, mi się wydaje. Te rotten flesze tak naprawdę można było wyrzucić, bo nawet, że mogę sobie handlować z wieśniakami, to nie chce mi się to konkretnie tego robić. Się kuźwa kręci. Aha, dostał. Ja też dostałem. Dziad. Kuźwa się chowa. Ach ty kurde, chciałeś mi jeszcze szczelić z wyskoku. Ciul. 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 Słyszę gdzieś kurde zombiaka. O, tego zombiaka, właśnie, ciebie słyszałem. Dobra. Hello, hello. Anybody home? Dobra, tutaj też byłem właśnie i może gdzieś tutaj stąd znajdę przejście do wyjścia, nie wiem. Nie wiem, ale boję się, że się zgubiłem. Czy raczej na pewno się zgubiłem, to nie jest tylko moje przeczucie, czy coś. Dobra, przejdziemy tam do tamtego żelaza. Bo chcę żelazo, 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 żelazo. Dobrze. Anybody coś tam tutaj nie, pomarańczy. Pyk. Dużo lawy, jest naprawdę dużo lawy. Jest dużo redstone'a, dużo żelaza, dużo węgla. Diaksów nie widzę. Nie widzę żadnych diaksów, więc na razie diaksów chyba nie ma, bo diaksy by było widać. Podejrzewam, że one gdzieś tu i tak są, bo no mówię, dużo lawy i tak dalej, no to nie ma opcji, żeby ich nie było, tylko że akurat albo ich nie widzę, albo są tak bardziej schowane w ścianie, nie? Też tak może być taka opcja, nie? Siema zombie. No i co tam chcesz? No co? Tu se w ogóle przejdę. O, tu mam w ogóle pułapkę, znaczy nie pułapkę, tylko kryjówkę kuźwa za lawą. Nikt mnie nie dorwie. Fajna rzecz, kiedyś sobie muszę zrobić taki pseudo mały domek, na przykład, wiecie, żeby była lawa. I jedynym sposobem tam wtedy na przejście jest to takie użycie wózeczka, nie? Który by sobie tak stał po prostu. I jakoś nie pamiętam tylko, jak się wtedy wychodzi z takiego domu, w sensie w ten sam sposób chyba. Albo jakoś... Albo nie, po prostu drabinka, coś tam tego i zeskok, bla bla bla, nieważne, coś bym ogarnął. To jest o tyle dobre, że wiecie, jak na serwerze na przykład by się grało czy coś, to taki domek jest antygraczowy, można by tak powiedzieć, wiecie, że żaden gracz wam tam po prostu nie wbije, no chyba, że będzie znał ten sposób, powiedzmy, czy coś. Dobra, szukamy diaksów ogólnie, misja diaksy. W tym momencie jest. Była misja węgiel, była misja kuźwa żelazo, teraz jest misja diakszy. I czy uda mi się znaleźć chociaż kuźwa jeden? Co się prujesz tam? Idź tam w cholerę. A masz w łeb. Także mam nadzieję, że uda mi się chociaż jednego diaksa chociaż znaleźć. Jeden jedyny i misja będzie w tym momencie może nie kompletna, ale powiedzmy, że będę się czuł jakkolwiek spełniony, nie? Bo póki co naprawdę diaksów nie widzę. No mogło mi gdzieś tam mignąć czy coś, ale ja ich nie widzę. A jak ja ich nie widzę, to ich nie widzę. Dobrze? No i ich nie ma, nieważne. Tu mamy ogólnie przejście chyba do kolejnego kanionu, z tego co pamiętam. To se kurna palne schody. Jeszcze tu se żelazo wykopię. Okej. Okej. No i teraz co? Zobaczymy, co mamy tutaj. A nie, tu już jest koniec. Myślałem, że tu jest ta druga część kanionu, bo tam gdzieś jeszcze było przejście do drugiej jakby części kanionu. I teraz próbuję ogarnąć, gdzie to było. Bo nie mam pojęcia. Where is this place? Bo ja potrzebuję. Fakt, co ja robię. Mam jeszcze kobla? Nie, to jest... A nie, mam kobla, dobra, bo to i to sobie wywalę. Hej, tam niepotrzebne.
A jak coś, to będę płakał potem, nie? Dobra, przejdę se tędy. Tu mamy... O, siema, creeper. Jest o tyle dobre, że mam jednak tutaj puncha na tym łuku. I mogę dzięki temu, kurde, te creepery bardziej, tak wiecie, oddalić od siebie, nie? Zresztą na mieczu tak samo mam przecież knockback, więc jest spoko opcja. Idziemy se tutaj, halo, halo. No nie ma żadnych diaksów, seriously? Co ja mam zrobić, żeby diaksy znaleźć? Nie mam pojęcia. Żelaza mam 4,5 staka prawie, więc nie najgorszy wynik, jakby nie patrzeć, bo no zbierałem trochę tego żelaza, ale nie jakoś tak maniakalnie, wiecie, nie wszystko, więc jednak ilość jest moim zdaniem zadowalająca, jak na takie kopanie, powiedzmy. Czekaj, tu jeszcze coś jest, halo, halo, żelazo, dobra, i koniec korytarza. No, trudno się mówi, ale zawsze żelazo będzie, to spoko, wyjdę stąd, kurde, bogatszy o ileś tam staków żelaza, także fajno. Najgorsze jest to, że tak naprawdę, żeby zrobić sobie taką piramidkę na przykład na beacon bloka, taką całą, to potrzebuje chyba 1,5 staka, ale bloków. Więc naprawdę dużo potrzebuje tych sztabek żelaza. Wejdę se tu. Czekajcie, bo tam było gdzieś ogólnie przejście tam z innej części ten. Czy ja to znajdę, czy ja tego nie znajdę? Bo to było tu, o nie? Tu i teraz bym poszedł... A nie, tu byłem. Dobra, misja teraz jest, żeby wrócić jakoś na górę. Bo ja za ciula nie pamiętam, gdzie to było. A muszę znaleźć wyjście na górę. Może jednak pójdę tu, może to jednak tu było. Bo pamiętam, że się przekopywałem tu przez gravel, ale czy ja tu szedłem z góry czy z dołu? Nie, bo tu jest ta lawa. Nie, to tu już koniec. Nie. Nie, no to musi być gdzieś tędy. No nie ma innej opcji po prostu. Nie, no tędy. Tutaj się z wami witałem, to nie. To idziemy tędy. Wracamy się tutaj tą wodą. Okej. Wracamy się tutaj na górę. O. I teraz jestem tutaj. Tu jest ta trawa. Może tędy gdzieś na przykład, nie? Tutaj przechodziłem tędy, tak czy nie? Ale teraz nie wiem. Tutaj. Nie, tu jest też kanion. Dobra. Czy to jest ten sam kanion, czy to jest inny? Ten kanion jest tam oświetlony, ale to jest jakby inny kanion. To widać, że to jest inny kanion. To można by tu... O, sztyluju. To można by tu zrobić oloskok jakiś, tylko najlepiej do wody. To tak trochę za daleko ta woda, to ja na pewno tu nie doskoczę, to ja wolę nawet nie próbować. To sobie zrobię takie pseudo schody. Opsa, dobra. O, a tutaj część byłem. I z której ja tu strony byłem? Gdzieś stąd. Stąd. No bądź mądry i znajdź wyjście, nie? No kurde, no nie ma opcji. O, tu coś takiego kojarzę trochę, tak gdzieś tu byłem, nie? No gdzieś tu byłem, tylko skąd ja przylazłem tutaj? Wydupił, wiedziałem. Wiedziałem, bo za blisko stałem jednak jego i się zdenerwował i wydupił. Tu wiem, że przechodziłem w ten sposób, tak, ale to było wtedy stamtąd i wyjście było w ogóle jeszcze chyba gdzie indziej, może tutaj na górze? Nie. Oh my god, gdzie jest moje wyjście? A tutaj coś jeszcze do góry mogę iść? Ja tu pamiętałem to wyjście, kurde, teraz nie pamiętam, nie? Halo, ja bym chciał stąd wyjść kiedyś ogólnie, nie? No nie, tu znowu w dół, fuck, zaraz zrobię kółko. Say what? Aha, nie, dobra, bo to... Ej, to nie było to. Muszę stąd wyjść, LG, przypomnij sobie, no. No przypomnij sobie cokolwiek, nie ma ciula, no nie da rady.
Dobra, czekaj. Ja tu ogarnę, tylko ja muszę pobiegać sobie tutaj trochę, wiecie, ja tak się z wami bawię, ja tak naprawdę wiem, gdzie jest wyjście, tylko tak se biegam, nie? Bo lubię biegać ogólnie. Tu się biłem z tym. To by było. Kuźwa, gdzie to by było? Tu przechodziłem później, tak, i tu jest to, co tam później poszedłem do kanionu. To by się zgadzało, ale ja potrzebuję się teraz tu wrócić i pójść. Nie, tu nie. O, tu nie. Tam wiem, że schodziłem na dół jakoś tak. Ja pierdzielę, no tyle kurziwa zakamarków i nie mogę ogarnąć, nie? Tutaj? Tu wchodziłem czy nie? Tak w ten sposób, ale nie, to było takie jeszcze inne przejście chyba. No mi się kojarzy, że to było inne przejście, tu zaraz był koniec korytarza, nie? Tak, dokładnie, to akurat dobrze kojarzę. Szkoda, że tylko to dobrze kojarzę. Tutaj, gdzieś do góry, ale nie, bo tu już jest ciemno. Ale sprawdzić można, akurat może się uda gdzieś tędy przejść, to by fajnie było. Co ja się oszukuję, kuźwa? No nie wyjdę stąd! Nie wyjdę z tej jaskini, no nie ma opcji, no... Ja mam za słabą pamięć do tego. Za słabą pamięć mam do wyjścia, znaczy w ogóle do jaskiń po prostu, nie? Ogarnij, LJ, ogarnij, please, rusz mózgiem, no. No tu mnie nie było tak typowo, no. Kuźwa, jeszcze wiedźma się ze mnie śmieje, luju głupi. Ci kuźwa wypije, ci wypije. Spierdzielę, szkielet, teraz jestem zajęty czym innym, a teraz mogę się tą zająć, chodź tu. Ale kuźwa, refleks normalnie miałem. To jest, wiecie, pamięć mięśniowa, te sprawy, nie? Prawie jak w CS-ie. Dobra, wszystko spoko, tylko kurna, gdzie ja jestem? Czy ktoś mi może powiedzieć, ja jestem? Gdzie ja kurde zabłądziłem, że ja nie mogę znaleźć drogi do domu? Ja tylko chcę wrócić do domciu. Tak bardzo. Wiem, że mogę sobie wykopać kuźwa tunel w górę, ale ja nie chcę w ten sposób. No wiem, że tu niedaleko jest wyjście i tylko muszę odpowiednią drogę znaleźć. No i kuźwa, i nie chcę iść od razu na łatwiznę, no. Pójście na łatwiznę to nie jest kuźwa rozwiązanie sprawy, pamiętajcie. Trzeba walczyć, nigdy się nie poddawać. O, tam, czekaj, przebłysk pamięci geniuszu, czekaj, to było tu. Jak ja tam miałem dojść? Cześć, tu, halo. Cześć, ja zaraz znajdę. To jest na 100% tu, tak, tutaj i to będzie tu, tak, to musi być tu, tak, właśnie o tym mu chodziło mi, tak. I teraz, czekajcie, bo tu jest to, gdzie nie, tu będzie chyba koniec korytarza, a może i nie, jeszcze tu jest zejście w dół, nie, tu już jest koniec korytarza, dobrze, czyli tu się wracamy, dobra, ale to jest dobry ślad, dobry trop, moi drodzy, to jest dobry trop, tutaj i teraz idziemy tutaj w takim razie. Idziemy jeszcze wyżej, damy radę. O, i tu są te duże pochodniu, tam był ten. I teraz wyjście będzie tutaj. Jest! No, i teraz możecie mi napisać, kuźwa, w komentarzu Gigi. Albo gzy. Bo udało mi się, kurde, wyjść w końcu z ten... Jak miał się teraz wrócić z powrotem do tego kanionu, no zaciula, nie wiem jak, ale jestem w końcu na powierzchni. Czaisz to, krowo? Czaisz to, świnio? Czaisz to, krowo? Czaisz to? No, także jestem wreszcie na powierzchni, od razu się czuję jakoś lepiej, weselej, w ogóle wolny jestem i tak dalej, także spoko. To teraz by trzeba było wrócić oczywiście do domku, który będzie... Domek będzie, czekaj, tam jakieś 800 kratek i... A tam dalej dosyć niedaleko, bo to będzie gdzieś tu, bo my się jakoś strasznie daleko nie oddaliliśmy tak naprawdę, bo ja tu gdzieś, powiedzmy, koło tych terenów cały czas sobie chodziłem ogólnie. Ile tego żelaza w końcu mam? 5 staków prawie, także no spoko wynik ogólnie. I tak nie zbierałem tego żelaza całego. No niestety misja Diaksy nie powiodła się, jestem trochę... zdziwiony. Tam w ogóle jakieś przejście można było zrobić, patrzcie, tak wygląda, nie? Także no niestety się nie udało, no starałem się jak mogłem,
Wyszło jak zawsze, fuck. Jup, no próbuję do góry wlecieć. O, i teraz. No próbuję się szczelić, z takiego mojego dystansu się nie idzie tak pyknąć. No tak ładnie mógłbym się rozpędzić, to nie. To nigdy mi nie zadziała, no. Jeszcze szczeliłem krowę zamiast siebie. No nie idzie tak, no nie idzie tego skoordynować w ten sposób, no. Albo jestem kuźwa pieprznięty i nie dam rady, no nie idzie, no. No nie idzie, no. Próbuję i nie mogę. Do góry! No. Do przodu. Dobra. Teraz musimy wrócić do domu. Dam radę. Dam radę. Wierzę, że dam radę. Tak jest, dobrze. Czyli to będzie w tą stronę? Tak, w tą stronę. To gdzieś tu niedaleko będzie. Między skałami. Shit, baby. To nie będzie gdzieś tu? To będzie gdzieś tu, nie? I zoom. Tak, to będzie gdzieś tu. Halo, gdzie jest mój dom? Nie patrzę się na koordynaty, tylko lecę na czuja. Tutaj? Nie, to będzie tu. Tak, to będzie drzewo. Tak, i tu jest mój dom. Jak jest? Dawaj! Dolecę, no dolecę do domu. No nie dolecę do domu, serio nie doleciałem do domu. No nie doleciałem do domu, noż ja pierdzielę, no. Ale się udało wrócić, także spoko. Całkiem szybki powrót, to mi się podoba. Ej, słuchajcie, czym będziemy się zajmować na tym odcinku? Sam nie wiem. Chciałbym się czymś tutaj zająć, w sensie zbudować i tak dalej. Ale... nie wiem konkretnie za co się zabrać i jak za to się zabrać ogólnie. Tu zacząłem budować tak jakby ten tunel, tu będą na pewno te przejścia. To by trzeba było ewentualnie skończyć, żeby to tak nie wystawało brzydko, tylko żeby jednak coś tu było. Tu będzie też dodatkowo takie przejście. Na razie powiedzmy, że wygląda to tak. No i będzie trzeba tu kurde w końcu właśnie coś ogarnąć, żeby to jakoś kurde wyglądało. Możliwe, że tak naprawdę wszystko to, co tutaj jest, przebuduję, w sensie, no nie wiem, jakoś chyba rozdupię i zrobię coś tutaj innego, nie wiem tylko co dokładnie, bo to mniej więcej miało być takie właśnie nieregularne i tak dalej, ale na obecną chwilę troszeczkę mi się zaczyna to nie podobać, z tego względu, że tutaj chcę, żeby to wszystko ładnie wyglądało, tutaj bla bla bla, no i tak jeszcze na razie zastanawiam, jak to do końca ogarnąć i z czym to połączyć, nie, tam też te korytarzyki będzie trzeba, no strasznie dużo roboty jest. Muszę sobie naprawdę na chillu chyba przysiąść sam, bez w ogóle nagrywania, bez niczego, bo żeby w ogóle mi jakiś pomysł do głowy w ogóle przyszedł czy coś i wtedy dopiero myślę będę mógł ogarnąć całą resztę, bo póki co no niestety raczej kuźwa nie ma na to opcji. Tu sobie mogę dać trochę węgla, tu sobie też dać trochę węgla, ogólnie właśnie w ten sposób, no nieważne, potem się to porozdzielam. Tak czy siak, to będzie na tyle w tym odcinku, dziękuję serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, mam nadzieję, że ogarnę w następnym odcinku właśnie jakieś budowanie, bo jednak przydałoby się w sumie coś takiego, ale na początek muszę, mówię, przysiąść sam, coś ogarnąć, no i to nie będzie łatwe, bo teraz nagrywam też odcinki na zapas, ogólnie wiecie, święta te sprawy, dużo wyjazdów i chcę wam jednak tych odcinków trochę naładować, no ale też nie jest to łatwe, bo wiecie, no singla jednak przysiąść i coś zbudować tak na szybko, no to nie jest takie hop-siup, tak więc to musicie mi wybaczyć, ale postaram się jak najszybciej po prostu ogarnąć, co w mojej mocy, żeby było dobrze i żebyście byli po prostu zadowoleni, no. Tak więc to tyle ode mnie, trzymajcie się i do następnego odcinka. Pa, pa.